Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Alicja Cholik. Dzień dobry, minęło 18.30. Pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Żeby więcej zieleni było, jakiś trawnik. Na dzień dzisiejszy takich deklaracji mamy prawie 70, na około 300 ton. Żeby było ładnie i ze smakiem. Kolejny związek zawodowy w opolskich wodociągach i kanalizacji zabrał głos w sprawie sytuacji w spółce. Działacze Sierpnia 80 zdecydowanie odrzucają oskarżenia o mobbing pod adresem prezesa Ireneusza Jakiego. Podkreślają, że po jego przywróceniu do pracy przez sąd zatrudnienie w spółce znaleźli wysoko cenieni fachowcy i wzrosło bezpieczeństwo pracy. W środę informowaliśmy o liście związków zawodowych w opolskich wodociągach i kanalizacji, którego autorzy zaatakowali prezesa spółki Ireneusza Jakiego i domagali się zakneblowania przez sąd ust byłym wiceprezesom. W odpowiedzi na to zadziwiające pismo, rozesłane do mediów przez Radę Nadzorczą WIG, głos zabrał Związek Zawodowy Sierpień 80. Uznał on działania medialne zarządu Rady Nadzorczej i prezydenta Opola za podejmowane, tu cytat, z wielką szkodą dla wizerunku firmy. Ponadto związkowcy zwrócili uwagę, że nikt z pracowników nie wystąpił w ostatnich latach do sądu ze skargą dotyczącą mobbingu, a po zawieszeniu prezesa Ireneusza Jakiego przez Radę Nadzorczą pojawiły się informacje o niewłaściwych zachowaniach wiceprezesów Agnieszki M. i Sebastiana P. wobec podwładnych. W konkluzji swego oświadczenia Sierpień 80 podkreśla, że po powrocie do pracy prezesa zarządu spółki, tu kolejny cytat, żaden z pracowników nie został zwolniony z pracy. Zostały natomiast zatrudnione osoby, których fachowość i zaangażowanie są uznawane w spółce, a ich praca przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa. Władze Opola o ponad 3 miliony złotych niedoszacowały kosztów zieleni na placu przed dworcem PKP. To kolejna z inwestycji, która wymaga powtórzenia przetargu, a wątpliwości dotyczących gospodarowania terenami zielonymi w coraz bardziej zabetonowanym mieście jest znacznie więcej. Tomasz Gdula. Tu do niedawna był pełen zieleni plac zabaw dla dzieci i ławeczki dla ich opiekunów. Tak to miejsce wyglądało jeszcze kilka miesięcy temu, o czym mieszkańcy ulicy Zakopiańskiej napisali w liście do naszej redakcji. Działka należąca do Urzędu Miasta została wydzierżawiona, a najemca w maju już wyciął drzewa, zdemontował ławki, rozebrał piaskownicę, zlikwidował trawnik, a działkę przeznaczył na parking samochodowy, układając płyty betonowe i niszcząc tym samym zieleń. Zgodę na likwidację zielonego zakątka wydał ratusz, nie pytając o zdanie nikogo z okolicznych mieszkańców. Nasze prośby o wyjaśnienie, dlaczego tak się stało, pozostały jednak bez odpowiedzi. Niszczenie zielonych przestrzeni to nie tylko problem ulicy Zakopiańskiej. Mieszkańcy od lat oskarżają prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego o niepohamowane betonowanie miasta. Chyba bardziej rzuca się beton niż ta zieleń. Myślę, że po prostu powinno być więcej zieleni, posadzone kwiaty. Szeroka ulica, żeby ruchu na niej nie było, tak jak tutaj jest, tylko żeby więcej zieleni było, jakiś trawnik. Zły los sprawia, że nawet tam, gdzie prezydent chciałby zadziałać wbrew oskarżeniom i zamienić beton na zieleń, napotyka na trudności. Tak jak tu, na placu przed dworcem PKP. Na jego rewitalizację miasto zarezerwowało w budżecie 9 milionów złotych. Tymczasem oferty wykonawców zaczynają się od 12 milionów 400 tysięcy złotych. Dlatego Arkadiusz Wiśniewski prosi radnych o dołożenie funduszy. I może na nich liczyć, ale... Bardzo dużo pytań i wątpliwości co do przetargów, do szacowania przetargów. Rozumiem aktualną sytuację na rynku, w szczególności rynku budowlanym, jednak niedoszacowanie większości inwestycji budzi duże wątpliwości. Brakuje mi takiej konsekwencji w tym, co pan prezydent robi, ze względu na to, że na przykład mamy po raz kolejny unieważniony przetarg na chociażby modernizację ulicy Krapkowickiej, bardzo istotnej, bardzo potrzebnej, a jednak pan prezydent mówi, że tu pieniędzy brakuje, więc mam także takie wrażenie, że brakuje określenia jasnego priorytetu inwestycyjnych w mieście. Zgoda Rady uruchomi realizację projektu, który zakłada między innymi wycinkę tych drzew. Mają je zastąpić nowe, zdrowsze. Tomasz Gdula, Kurier Opolski.
Gogolin jako jedna z pierwszych gmin w regionie przystąpiła do rządowego programu zaopatrzenia mieszkańców w tańszy opał. Punkt jest już gotowy na przyjęcie węgla i dostarczenia go mieszkańcom w korzystnej cenie. Hanna Honisz. Gogolin jako jedna z pierwszych gmin wyraziła wolę przystąpienia do rządowego programu zaopatrzenia mieszkańców w tańszy opał. Zbieramy informacje, z ilu gospodarstw mieszkańcy byliby chętni, czy wyrażają taką wolę kupna węgla do 2000 zł. Na dzień dzisiejszy takich deklaracji mamy prawie 70 na około 300 ton. Punkt w Gogolinie jest już gotowy na przyjęcie węgla i jego dystrybucję po preferencyjnych cenach. Czekamy na dopięcie umów i czekamy na propozycje, skąd węgiel, jaki i tak dalej. Będziemy pilnować, żeby ten węgiel był jakości względnej, dobrej. Odbiorcy wstrzymują się z kupnem opału i czekają na tańszy węgiel z gminy. Węgiel taki jest drogi, a tutaj może będzie rzeczywiście, tak jak mówią, po te 2000, a to dla mieszkańców będzie dobry pomysł. Zima przychodzi i każdy chce mieć ciepło trochę w domu. Na pewno będą zainteresowani, bo każdy jednak czymś tam opala. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara cieszy się, że większość samorządów przystąpiła do rządowego programu i zapewnia, że już wkrótce zostanie uruchomiona sprzedaż surowca. Tego węgla na pewno nie zabraknie, a już niebawem, na początku, w pierwszej połowie listopada, myślę, że taka dystrybucja będzie już realizowana. 27 października Sejm przyjął ustawę o sprzedaży węgla w maksymalnej cenie 2000 zł dla odbiorców indywidualnych. Zainteresowanych jest sporo. Trwa przygotowywanie odpowiednich umów. Hanna Honiusz, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a teraz informacje w skrócie. Tragiczny finał poszukiwań 36-letniego mieszkańca Prudnika. Odnaleziono zwłoki mężczyzny. Wczoraj około południa po dwudniowych poszukiwaniach policja znalazła ciało Piotra C. z Prudnika, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Mężczyzna miał wyjść rano z domu i już do niego nie wrócić. Nie odbierał również telefonu. Policja we współpracy z prokuraturą wyjaśnia obecnie przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny. Inspektorzy z Kędzierzyna-Koźle zatrzymali na przejściu granicznym w Trzebinie ciężarówkę jadącą z Czech do Polski. Zaniepokoił ich stan techniczny pojazdu. Opony samochodu ciężarowego były popękane i wystawały z nich druty. Funkcjonariusze zakazali kierowcy dalszej jazdy do czasu usunięcia szkody. Dodatkowo kontrola wykazała, że kierujący pojazdem nie stosował się do wytycznych tachografu. Wizytę na granicy mężczyzna zakończył z 200-złotowym mandatem i kaucją w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na drogach przy cmentarzach coraz większy ruch. Opolanie ruszyli do miejsc spoczynku swoich bliskich, by przygotować je przed uroczystością Wszystkich Świętych. Katarzyna Polaczek. Od samego rana Opolanie, wykorzystując rozpoczynający się weekend i niemal letnią pogodę, tłumnie odwiedzali cmentarz na półwsi. Zanim nastąpi pora zadumy, czas na zakupy, porządki i przystrajanie grobów bliskich. Żeby było ładnie i ze smakiem. Żeby było jak najmniej sztucznych kwiatów, których bardzo nie lubię. I ma być naturalnie. Wybierać można wśród dziesiątek wiązanek i bukietów. Zwyczajowo królują najbardziej efektowne i trwałe kwiaty, chryzantemy i astry. Ceny nie zaskakują. Wzrosło tam o 2-3 zł, to naprawdę nie ma, bo w zeszłym roku te duże kwiaty też kosztowały około 30 zł, w tej chwili 32-35 zł, także to już jest taka maksymalna cena. Przy cmentarnym placu tradycyjnie zakupić znicze czy ozdoby można od opolskich harcerzy żeglarzy. Zbieramy w tym roku na pomosty pływające, bo mamy ponad 40 żaglówek i nie ma gdzie te żaglówki postawić. Wszędzie się wycierają, bo tutaj kamienie tu się rozbijają. Chcemy zarobić na te pomosty. Nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu wokół opolskich nekropolii od dziś czuwa policja. Całkowicie z ruchu samochodowego wyłączona została płyta przy wejściu głównym na cmentarz. Wprowadzone zostaną także dodatkowe zmiany. Zachęcamy do korzystania z miejsc parkingowych, których nie brakuje przy najbliższym centrum handlowym. Takie miejsca parkingowe będą również możliwe tutaj na osiedlu Przylesie, gdzie wjazd będzie od ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. Na czas tych zmian właśnie przez ten okres 6 dni ulica Zamiejska i Ludowa będą jednokierunkowe. Aby dni zadumy przebiegły spokojnie, opolska policja apeluje o czujność, troskę wobec dzieci i osób starszych,
a także o pilnowanie rzeczy osobistych, które mogą paść łupem złodziei. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Opolskie dla biznesu. Pod takim hasłem odbył się dzisiaj w Opolu pierwszy regionalny kongres gospodarczy. Maciej Wójtowicz. Opolskie idzie śladem innych regionów w kraju. Zorganizowano dziś pierwszą edycję regionalnego kongresu gospodarczego. Cel? Wymiana myśli między ekspertami oraz przedstawicielami biznesu i władz lokalnych. Mamy w jednej sali kilkuset przedsiębiorców i każdy może się wypowiedzieć na temat tego, czego oczekuje również od samorządu województwa opolskiego. Podczas wydarzenia goście mogli posłuchać prelekcji ekspertów z dziedziny ekonomii i nowoczesnych technologii. Dodatkowo zorganizowano panele dyskusyjne, na których poruszono m.in. temat szeroko pojętej innowacji. Każda firma dzisiaj, jeśli istnieje, jest w jakiś sposób innowacyjna, bo robi coś, dzięki czemu sprzedaje swoje produkty, a dzisiaj robiąc to, trzeba robić coś innowacyjnego. Innym zagadnieniem była pandemia oraz wojna na Ukrainie. Rozmawiano o ich wpływie na stan światowej i krajowej gospodarki. Eksperci dyskutowali też na temat globalnego kryzysu w kontekście przyszłości, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących własną działalność. Chcemy dać właśnie tym firmom, przedsiębiorcom idee, pomysły, inspiracje do tego, jak się przygotować do czasu kryzysu i jak się przygotować do tej rzeczywistości po. Biorący udział w wydarzeniu przedsiębiorcy reprezentowali różne gałęzie biznesu. Jak mówią, to spotkanie dało im wiele możliwości zawodowego rozwoju. Jestem tutaj po to, żeby poznać kolejnych przedsiębiorców, po to, żeby nawiązać współpracę i po to, żeby rzeczywiście też posłuchać, co dzieje się nowego. Bardzo dobra inicjatywa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego, Forum Przedsiębiorczości, pierwsze w tym regionie. Szukamy kontaktów, szukamy inwestorów, chcemy się rozwijać. Organizatorzy mówią, że zapoczątkowany dzisiaj Opolski Regionalny Kongres Gospodarczy będzie miał swoją kontynuację. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Polska potrzebuje misjonarza. Z tego powodu tak widzimy teraz coraz mniej tych powołań kapłańskich, zakonnych, coraz mniej. Dbanie o zdrowie oraz poprawa kondycji dzieci w dobie wychodzenia z pandemii to główne założenia projektu Opolskie Szkoły na Start Głubczyckiego Stowarzyszenia Kresowego. Krzysztof Kostęcki. W ramach projektu zaplanowany jest cykl szkolnych turniejów sportowych w 5 szkołach podstawowych województwa opolskiego. Wczoraj wydarzenie odbyło się w Nysie. Dzisiaj trafiło do Głuchołaz. Napisaliśmy projekt do Ministerstwa Sportu i Turystyki właśnie w celu takiej aktywizacji. Projekt nazywa się Opolskie Szkoły na Start i obejmuje w 5 lokalizacjach około 500 uczestników. W ramach sportowej rywalizacji dla 100 dziewcząt i chłopców klas 4-8 szkoły podstawowej było przygotowanych aż 10 konkurencji. Rzut do bramki z piłki ręcznej, biegaliśmy do pachołków 10 razy na sprincie. Trzymanie piłki na takiej łopatce, strzelanie do bramki z slalom, z piłką, no, bieganie na czas, dotykanie pachołków. Każdy turniej to również okazja do spotkania znanego sportowca. Gościem specjalnym wydarzeń w 2 pierwszych lokalizacjach w naszym regionie była mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów Justyna Święty-Ersetić. Ja myślę, że takie spotkania są przede wszystkim potrzebne i są bardzo ważne, ciekawe, wesołe. Ja będąc na takich spotkaniach jestem pod wrażeniem, jak dzieciakom się chce, jak rywalizują między sobą. Jest to miłe w momencie, kiedy przychodzę, dzieciaki się rzucają, przytulają, mówią, że nie mogli się doczekać spotkania ze mną. Moje koleżanki nawet do niej pisały. No fajnie, dała nam autograf, zrobiliśmy zdjęcia, było super. Jednym z moich marzeń było ją zobaczyć i dostać od niej autograf i naprawdę to był dla mnie wielki szok, że ją zobaczyłam. Ponadto turniejom przyświeca także aspekt patriotyczny, bowiem podczas każdego wydarzenia uczestnicy poszerzają swoją wiedzę o treści historyczne związane z bohaterami ziemi opolskiej, których życiorys często związany był także ze sportem. W listopadzie projekt trafi również do Głubczyc, Prudnika i Kędzierzyna. Krzysztof Kostęcki, Kurier Opolski. Z okazji tygodnia misyjnego w Zespole Szkół Zawodowych imienia Piastów Opolskich w Krapkowicach szkolne koło Caritas zorganizowało animację misyjną. Gościem specjalnym był pochodzący z Indonezji werbista. Polska potrzebuje misjonarza.
Z tego powodu tak widzimy teraz coraz mniej tych powołań kapłańskich, zakonnych, coraz mniej. A z drugiej strony także misyjność również polega na tym, że uświadamiamy tym ludziom, że Kościół jest uniwersalny. Czyli wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten Kościół. Nieważne, jaki mamy kolor skóry, czy jakie mamy oczy i tak dalej, ale wszyscy jesteśmy posłani przez Jezusa Chrystusa. Szkolne koło Caritas, które działa u nas w szkole już 5 lat, co roku robi kiermasz dla misji, ale nie tylko w tym miesiącu misyjnym pracujemy i działamy dla misji, ale przez cały rok. Misjonarze zakładają parafię, zakładają również szkoły, budują szpitale, prowadzą pomoc społeczną, głoszą Słowo Boże, wspierają ludzi w taki sposób, jaki mogą. Misjonarzom możemy pomagać, modląc się za nich, zbierając jakieś datki. Taka lekcja z misjonarzem pozwala dowiedzieć się o ludziach z Indonezji, dowiedzieć się trochę o Bogu i jak oni w ogóle żyją. Ponad 20 osób starało się zdobyć uprawnienia do zawodu pilarza. Egzamin odbył się w lasach na terenie nadleśnictwa Tułowice. Maciej Dobrzański. Pilarz drwal po wyznaczeniu kierunku obalania przystępuje do ścinki poprzez wykonanie wazu podcinającego. Kurs na pilarza trwa 2 tygodnie i odbywa się raz w roku, gdy uczniowie technikum są już pełnoletni. Aby poprawnie ściąć drzewo, muszą między innymi wykonać tak zwany próg bezpieczeństwa, który daje możliwość kontrolowania kierunku, upadku drzewa. Była taka lekka adrenalina, no i się udało. Dałem za pierwszym. Moje motywacje są takie, że w przyszłości myślę o zawodzie arborysty. Na kurs pilarza mi w tym myślę, że pomoże. No, interesuje mnie las, takie bardziej rzeczy z naturą związane. W czasie egzaminu można podejść do maksymalnie 2 prób. Chętnych wciąż nie brakuje. Z technikum leśnym uczniowie, no to jest ich obowiązek, ponieważ to jest objęte programem nauczania. Przy okazji tego kursu również mogą skorzystać osoby zewnętrzne, jakby, które mają chęć uzyskania dodatkowej kwalifikacji i też takich kilka osób tutaj na tym kursie w tym momencie się znajduje. Mimo nowych technologii w ścięciu drzewa wciąż kluczowa jest rola człowieka. Dużo też prac wykonujemy maszynami typu harwester, które po prostu mechaniczna ścinka, natomiast no, pilarz musi być. Mamy 11 leśnic na leśnictwie, no i tak minimum to jest jeden pilarz, a tak naprawdę to powinno być co najmniej 2 pilarzy na jedno leśnictwo. Podczas kursu największą wagę przykłada się do wpojenia zasad bezpieczeństwa. Rocznie ginie około 15 do 20 osób wykonujących ten zawód. Przyczyną wypadku najczęściej jest łamanie instrukcji bezpieczeństwa, czyli instrukcji BHP. Warto nadmienić, że to nie nadleśnictwa występują w roli pracodawców przyszłych pilarzy, a firmy świadczące usługi leśne. Kiedyś siekiera, dziś piła spalinowa, ale jedno przez lata się nie zmienia. Zawód drwala, tudzież pilarza, jest niezmiennie niebezpieczny. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. I tą informacją kończymy główne wydanie. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i rozmowę dnia. Gościem Hanny Honisz będzie młodszy aspirant Przemysław Kędzior z KWP w Opolu. O 21.30 wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Do zobaczenia.